Światłem rozjaśni naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź dal i twym pokojem obnaż raz. Niech w drodze za przewodem twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był i ciebie jedno tchnienie dwóch. Za chwilę przez posługę księdza biskupa młodzież naszej parafii otrzyma sakrament bierzmowania, sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, znak umocnienia wiary, a zarazem posłania i misji. Moi drodzy, to dzisiaj właśnie ta świątynia staje się wieczernikiem zesłania darów Ducha Świętego. To właśnie wy zostaniecie umocnieni tymi darami, które dałby Bóg, były nie tylko przyjęte, ale przez was wykorzystane. Bo to przecież taki etap waszego życia, gdzie podejmujecie wiele decyzji. Wybór szkoły, później wybór drogi życia, wybór studiów. To są ważne decyzje. Jakże trzeba być mądrym, odważnym, radzącym się Pana Boga, żeby dobrze wybrać. Młodość zdarza się tylko raz. Nie ma powtórki z młodości. Ale te wybory dokonane właśnie na tym etapie życia, one potem owocują, przynoszą plon obfity i dałby Bóg, żeby tak było. W waszej intencji sprawuję tę najświętszą ofiarę. Za was, razem z rodzicami, świadkami, całą wspólnotą modlimy się, byście umocnieni darami Ducha Świętego pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Weźmijcie Ducha Świętego. W ten sposób kończy się 3-letni okres ubogacania apostołów przez Chrystusa słowem, przykładem życia i tym ostatnim darem, który przekazuje swoim uczniom, jest Duch Święty i jego dary. Chrystus przez 3 lata obdarowywał swoich uczniów. Wsiewał w ich serca i umysły ziarna Bożej prawdy. A kiedy nie rozumieli jakiejś przypowieści, wieczorem siadali u stóp Jezusa i prosili: Panie, wyjaśnij nam. A Jezus nie żałował czasu. Starał się, by dobrze przygotować swoich uczniów na misję, na którą miał ich posłać. I dawał przykład, bo słowo samo nie wystarczy. Dawał przykład, jak mają żyć, jak mają postępować. Wielki Czwartek mówił im: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Ale potem obmywał uczniom nogi i zachęcał: uczyniłem to po to, abyście i wy podobnie czynili, byście służyli sobie nawzajem. I ustanowił Wielki Czwartek Eucharystię. Powiedział do uczniów: to czyńcie na moją pamiątkę. I wreszcie, umocnieni darami Ducha Świętego, mają niejako pełnię. I kończy się ten etap
wyposażania. Kończy się ten etap obdarowywania. I oto zostają posłani na krańce świata, aby głosić Ewangelię, aby udzielać Chrztu Świętego. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na krańce świata. A Piotrowi Pan Jezus mówi: Piotrze, idź i utwierdzaj twoich braci w wierze. I rzeczywiście, uczniowie zdali egzamin. Kiedy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, szli na krańce świata. Najpierw głosząc Ewangelię, żyjąc Ewangelią, a jeśli trzeba było, dawali świadectwo. Nie pozwolili się zastraszyć. Czytamy w Dziejach Apostolskich: my nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli, czegośmy doświadczyli. Nie możemy o tym nie mówić. Droga młodzieży, bracia i siostry, tak było 2000 lat temu. Chrystus ubogaca uczniów, przekazuje uczniom, umacnia ich Duchem Świętym, a potem posyła ich, żeby to oni obdarowywali innych. I tak jest również dziś, na początku XXI wieku. Każdy człowiek najpierw musi być obdarowany. Obdarowany miłością, obdarowany dobrym słowem, obdarowany przykładem szlachetnego życia. Mówimy wychowany, żeby później, kiedy wejdzie w dorosłe życie, z kolei dzielić się tym, co otrzymał, co wyniósł z domu, czym został ubogacony. Droga młodzieży, chciałbym, abyście w godzinie waszego bierzmowania uświadomili sobie to, jak wiele razy byliście ubogaceni przez Boga. Pierwsze ubogacenie w godzinie Chrztu Świętego. Potem ubogacenie łaską, i to przez wiele razy, i to wiele razy, kiedy przystępowaliście do sakramentu pokuty. Bóg obdarzał was łaską, przebaczał słabości i grzechy. Ile razy byliście ubogaceni Eucharystią, chlebem, który daje siłę, by oprzeć się złu, chlebem, który jest pokarmem na życie wieczne. A dzisiaj obdarowani jesteście darami Ducha Świętego, dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej. Jakże to jest potrzebne? Tak jak powiedziałem już na wstępie, by dokonywać dobrych, szlachetnych wyborów, by pięknie żyć, by wasi rodzice z was byli dumni, by nigdy nie byli smutni, ale rozradowane mieli oblicza, patrząc na was, jak się rozwijacie, jak piękną historię waszego młodego życia piszecie. Bóg was obdarowywał, ale przecież obdarowywali was ci najbliżsi rodzice. Proszę, wspomnijcie dzisiaj dom rodzinny i bezwarunkową miłość waszych rodziców. To uznanie w syna i córki. Jesteś, dziecko, naszym największym skarbem. Życie nasze nabrało sensu. Chcemy ci pomóc. Chcemy, żebyś rósł, rozwijał się. Rodzice ubogacają słowem, przykładem, gestem. I biedne są te dzieci, które nie mają domu rodzinnego. Biedne są. Nie wiem, cudu by trzeba, żeby sobie w życiu poradzić, kiedy się nie otrzymało tego ciepła, przykładu w domu rodzinnym, przebaczenia, kiedy rodzice nie nauczyli w domu rodzinnym tych prostych rzeczy, nie przygotowali później do tego dorosłego życia,
które przecież zbliża się wielkimi krokami. Tym kolejnym środowiskiem, które was ubogacało przez te kilkanaście lat, to szkoła. To wasi nauczyciele i wychowawcy. Droga młodzieży, pomyślcie o waszych wychowawcach, o tych, którzy kochają i wymagają. Im bardziej kochają, tym bardziej wymagają. Pomyślcie, ile wynieśliście ze szkoły. I kiedy kończymy szkołę podstawową, potem gimnazjum, potem liceum, to dopiero zaczynamy nieraz doceniać, jak wiele otrzymaliśmy, że możemy w terminie zerowym zdawać egzaminy, że nie mamy problemów na kolejnym etapie naszej edukacji. I wreszcie Kościół. Kościół też jest takim miejscem, gdzie człowiek tak wiele otrzymuje, żeby być szlachetnym, żeby być dobrym, żeby być wiernym Bogu. I droga młodzieży, poniekąd ten czas obdarowywania dobiega końca. To właśnie w godzinie bierzmowania, to wy właśnie w tym momencie słyszycie: idźcie i bądźcie moimi świadkami. To, co zyskałeś, to, co przyjąłeś, czym się ubogaciłeś, nie zatrzymaj tylko w sobie i dla siebie. Ale idź i dawaj świadectwo swojej wiary, szlachetności. Idź i dziel się tym. Ostatnio na ustach milionów Polaków był Kamil Stoch. Podeszli dziennikarze jednej z telewizji i zadali mu pytanie, podchwytliwe. W niedzielę były zawody. Pewnie pan nie był na mszy świętej. On odpowiada, byłem w sobotę. I to on właśnie wyznał w tych dniach. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Codziennie odczuwam obecność i pomoc Boga. Tak mówi mistrz olimpijski. A gdy niedawno zajął drugie miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na najpopularniejszego sportowca w nagraniu, jakie przesłał na galę, mogliśmy usłyszeć: chciałbym podziękować Panu Bogu za wszystko, co było i wszystko, co będzie przede mną. A w jednym z wywiadów powiedział tak: żegnam się zawsze przed wyjściem na belkę, od małego. I to nie wynika ze strachu. Jest to znakiem mojej głębokiej wiary. Każdy skok oddaję Panu Bogu. I znowu dodaję, nie wstydzę się tego. Ale dlaczego on się dzieli swoją wiarą? Dlaczego jest taki szlachetny? Dlaczego jest taki pracowity? Bo do mistrzostwa dochodzi się pracą. Bo on to wyniósł z domu. Bo on w każdą niedzielę był na mszy. Bo on praktykował jako chrześcijanin częstą spowiedź, komunię świętą. I on się nie pogubił. Moi drodzy, jeszcze raz podkreślam. Jest czas brania. I jest czas dawania. Ludzie dorośli, chrześcijanie dojrzali, są zobowiązani, zwłaszcza od tego momentu, umocnienia darami Ducha Świętego, aby dawali, by byli świadkami. Droga młodzieży, kończąc, zacytowałem wypowiedź Kamila Stocha. Chciałbym, droga młodzieży, i tego wam życzę, by bodaj jeden człowiek dobre słowo o was powiedział. By bodaj jeden człowiek przyszedł, może za miesiąc, rok, lat parę, i powiedział: bardzo ci dziękuję za słowo, za przykład,
bo skończyłem szkołę, bo zdobyłem zawód, bo wróciłem do Jezusa, bo może po długim czasie przystąpiłem do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, to będzie sprawdzian owocności tego dzisiejszego wydarzenia, które nie jest tylko i wyłącznie jakimś zwyczajem, no bo tak trzeba, bo tak inni robią. Nie. To jest jakiś przełom w życiu. Kończy się ten etap brania, wielkiego brania, a zaczyna się etap obdarowywania. I dlatego, droga młodzieży, życzę wam, żeby bodaj jeden obdarowany dobrym słowem, przykładem życia przyszedł i powiedział: dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I to będzie potwierdzenie waszej chrześcijańskiej dojrzałości. Weroniko, przyjmij z nami do Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Panie, przyjmij z nami do Ducha Świętego.
Ignacio, czcigodny księże biskupie. Reprezentujemy młodzież, która przed chwilą otrzymała sakrament bierzmowania, a tym samym weszła w dorosłe życie chrześcijańskie. Cieszy nas fakt, iż chcemy żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzimy z rodzin katolickich. Jest to ważny dla nas moment, bo kilkanaście lat temu nasi rodzice przynieśli nas do kościoła, abyśmy otrzymali chrzest włączający we wspólnotę osób wierzących. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji, za Słowo Boże, które nas wszystkich umacnia i pokrzepia w wierze. Dziękujemy za błogosławieństwo dla całej naszej parafii.